Siemanko. Z racji tego, że lubię wszystkich moich widzów, starych i nowych, chciałem podziękować za wszystkie subiki, nawet te parę subików, bo to było parę subików, ale coś tam zawsze jest. Trochę zdziwił mnie fakt, że jak robiłem streamy czy filmy jakieś tam wcześniej, nawet te z cięciami w ogóle, to nie dawały takiego efektu jak te filmy, w których już mówię, że na was to potrzebny jest bat, żebyście dali tego suba, bo przychodzi was tyle, a suby nie wpadają, więc chyba będę musiał, jak was pogonię, to wtedy te suby idą, a jak nie, to nie. Proszę, czy nie proszę, czy tam nic nie mówię, zazwyczaj to nawet nie chodzi o to, tylko po prostu o to, żeby coś tam się działo, nie? I wtedy się zaczyna dziać, gdy mówię o tych subach, żebyście te suby dawali, a tak to nawet ich nie dajecie, więc was to nic nie kosztuje. Jak możecie, to zostawcie ten sub, kliknijcie szary dzwoneczek, by wszystko do was przychodziło na bieżąco. Tam też są inne filmy, streamy i tak dalej, możecie sobie to obejrzeć. Jeżeli kanał będzie się rozwijał, ja też się wezmę na to z powrotem. Wydaje mi się, że warto, bo powiedzmy jestem barwną postacią, dużo robię, dużo zwiedzam i tak dalej. Różnymi rzeczami się zajmuję, jestem raz tu, raz tam, więc byłoby co nagrywać, co pokazywać. Tylko fajnie by było też, na przykład ostatnio wpadłem na pomysł, żeby to by był pierwszy kanał na przykład, który powiedzmy, nie? Nie zrobił nic, a uzyskałby milion subów. Czajcie to? To by było coś niesamowitego. Jakby ktoś zobaczył, za co te milion subów dostałem, te filmy i tak dalej, to by chyba się za łeb złapał. Więc dawajcie łapeczki w górę czy w dół, obojętnie, udostępniajcie to, komentujcie, dawajcie te suby i szare dzwoneczki i rozwalmy ten system. Pokażmy im, że jest możliwość, to nawet nie chodzi o to, ale i tak oni to zobaczą, nie? Że idą suby bez jakiegoś większego nakładu ciężkiego i tak dalej, nie? A ja się wam na pewno zdzięczę, bo ja doceniam każdą pomoc i każdą wyrozumiałość dla mnie. Nara!